Baba Jędza i Janek Mieli dziad z babą syna Janka. Pewnego razu poszedł Janek do ogrodu, wlazł na jabłoń i zaczął jeść jabłka. Zobaczyła go baba Jędza i powiada: Dzień dobry, Janeczku, co ty tu porabiasz? A oto rwę jabłka i jem. Ach, jakieś ty masz przyjemność jeść kwaśny jabłka. Skosztuj no mego słodziutkiego. Podaj mu baba jędza soczyste jabłuszko. Janek myślał, że ona naprawdę chce go poczęstować. Chciał wziąć od niej z rąk jabłko, a ona jak go chwyci za rękę, posadzi na swój moździerz i mknie co tchu do domu. Skacze ona wraz z Jankiem przez lasy, góry, doły tłuczkiem pogania, miotłą ślady zaciera. Przyjechała baba Jędza do domu, woła swą córkę i powiada jej. Napal w piecu gorąco i usmasz mi Janka, a ja spać pójdę. Poszła baba Jędza spać, a córka napaliła w piecu i powiada do Janka. No Janko, siadaj na łopatę, ja cię wsadzę do pieca. Siada Janek, ale tak, że do pieca nie włazi. Tyś nie tak usiad Janku, powiada córka baby jędzy. A jak? Ja lepiej nie umie. Późno, ja cię nauczę. Położyła się córka baby jędzy na łopacie, a Janek, niegłupia frant, wssął ją do pieca i co rychle zamknął na zasówkę, aby nie wyskoczyła. Minęły trzy godziny. Usmażyła się córka baby Jędzy. Wyjął ją Janek z pieca, położył na stół, a sam schował się za piecem i zabrał ze sobą tłuczek, którym baba Jędza moździerz popędzała. Siedzi Janek na piecu, cicho, cichuteńko, czeka co będzie. Wyspała się baba Jędza, przyszła do kuchni i powiada Dobrze pospała, można teraz i pojeść. Usiadła przy stole i od razu wszystko zjadła kosteczki, popgryzała, rzuciła na podłogę i zaczęła na nich tańczyć. A Janek z zapieca woła do niej. Tańcz, tańcz, stara Jędzo, na córeczki kosteczkach. A to ty żyjesz z bóju, ryknęła baba Jędza i polazła do niego na piec. Ale Janek nie przeląkł się. Chwycił tłuczek i co się uderzył nim babę po łbie. Aż ducha wyzionęła. Wyszedł Janek na ulicę, patrzy, lecą gęsi. Począł je prosić. Gęsi szare, weźcie mnie, zanieście do ojca i do matki. Usłuchały gęsi, zlitowały się nad Jankiem. Wzięły go sobie na skrzydełka i zaniosły do ojca i matki. A w domu już dawno, Dawno modlili się za jego duszę. Jak zobaczyli, że on żyw i zdrów, ucieszyli się i taką ucztę wyprawili, że tego nie opiszesz w żadnej bajce. Jeśli się podobało, subskrybujcie kanał Poczytaj Mi Prosie tutaj na YouTube. Po prawej stronie czerwony napis subskrybuj, wystarczy naddusić. Zapraszam Was także na Facebooka Poczytaj Mi Prosie naturalnie. Lajkujcie i komentujcie. Hej. Nagrody, konkursy czekają. Hej.